Ach, Henio, cześć. Cześć, Henio. Co? Nie, nie ma u mnie Zosi. Sama jestem, zaraz wychodzę, Heniu. Jaka impreza? U mnie? Nie, nie ma żadnej imprezy. Malina jest właścicielką butiku. Mają razem z mężem swój biznes, ale każdy ma swoje życie. I zjeżdżają się do niej koleżanki na jej urodziny. Ona o tym nie wie. No i zaczynają się różne tam sprawy dziać. Cztery przyjaciółki, spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na piosenki i tańce. O trapiących je dolegliwościach śpiewają do dobrze znanych melodii. Czułe pocałunki pod wysokim słupem. Darek, ten brunecik, teraz jest biskupem. Protestant. Pracowałyśmy bardzo długo nad układami choreograficznymi. W przedstawieniu jest aż 19 piosenek, które trzeba było zaaranżować. Choreograf musiał z nami pracować, bo nie ukrywam. To, co ustawił na jednej próbie, przychodziłyśmy na następną i każdy mówi, ja nic nie pamiętam z tego, co było wczoraj. Nic, literalnie nic. No ale potem się okazywało, że to wchodzi do głowy i że się to zapamiętuje. Potem właśnie z piosenki, z korepetytorem trzeba było wyćwiczyć według aranży, które już zostały stworzone, dopasować tonację, z czym nie było kłopotu. No i potem zaczęły się próby nad tekstem, z reżyserem, tak jak mówiłam, a potem trzeba było całość ogarnąć. Aktorki to znane postaci medialne, potrafiące rozbawić i wzruszyć publiczność. Nie boją się śmieszności, nie wstydzą się grać postaci w wieku średnim i starszym. Pokazują, że można być czynną i twórczą kobietą, bawić się i tańczyć do późnego wieku. Wszystkie postaci to są pozytywne. Są jak gdyby charaktery wyjęte z życia. Wszystkie kobiety jesteśmy inne, ale mamy podobne problemy. Krycha jest osobą samotną, która, to znaczy to tak nie do końca samotną, ale jest panną, która bardzo tępi mężczyzn za ich wady. Jest osobą, która ma duże poczucie humoru i prześmiewczo traktuje pewne sytuacje mocno. Wojująca feministka, taki typ. I Krycha przychodzi z własnym zdaniem na temat stosunków między kobietą a mężczyzną. Jest często w kontrze z pozostałymi koleżankami, ponieważ one są mocniej zaangażowane w pewne rzeczy, a Krycha ma dystans do wszystkiego. Ale wyglądasz, mówię ci, teraz lepiej, ty nic nie starzejesz. Twórcy przedstawienia udowadniają, że klimakterium jest wpisane w życie kobiety. Mają je bohaterki występujące na scenie, ale także panie siedzące na widowni. Miały, mają albo będą je miały. Jest to czas trudny, ale nie beznadziejny. Jak widać, pewne nieśpieszne sytuacje życiowe, odpowiednio podane, bawią do łez. Każdy okres życia ma w sobie pewne bolączki i należy wyciągać, patrzeć na to z dużym dystansem i z poczuciem humoru. Właśnie fajnie, że mówimy o tym głośno, przekazujemy to przez rampę. Kobiety, czy w ogóle ludzie, którzy są na widowni, nawet i mężczyźni, wychodzą podbudowani szalenie. I wszystkie kobiety mówią, no teraz to wiemy, jak z tą menopauzą walczyć, jak to jest, jak trzeba podchodzić do tego, że troszkę humoru, że trzeba mieć chęć do życia nadal, także nam dziękują, niektóre płaczą. Jest fantastyczne przyjęcie i myślę, że ten spektakl jest bardzo potrzebny kobietom właśnie. Ale i młodzi przychodzą i też mówią, aha, to my już będziemy wiedzieć jak, prawda? Dojrzały jak wino i cierpki niestety, i śmarze zbyt kulchy, zmęczone kobiety.